Czołem, czołem. Mówi do Was Taczewski. Dziś kontynuujemy tematy związane z plecakami. Dlatego chcę Wam przedstawić bardzo długo wyczekiwany materiał na tym kanale, o który często prosiliście w komentarzach i wiadomościach prywatnych. Przed Wami porównanie V-Sporta Sparrow w wersji drugiej oraz Direct Action Dragon Egg również w wersji drugiej. I tu na samym wstępie zaznaczę, że w tym odcinku postaram się porównać wersję 30-litrową wróbla od V-Sporta i wersję 25-litrową smoczego jaja od Direct Action. Jednak dużo trafniejszym porównaniem byłoby zestawienie z wróblem Dragon Egga w wersji Enlarged, czyli również 30-litrowej. Dlatego wspomnę tu o wymiarach tego drugiego modelu, tak abyście mieli lepsze rozeznanie w tej materii. Jeśli zaś kiedyś uda mi się zdobyć model powiększony, to wtedy i taki materiał wyląduje na tym kanale. Oczywiście to nie wszystko, ponieważ jeśli szukacie czegoś mniejszego, to V-Sport oferuje swojego Sparrowa w wersji 20-litrowej, natomiast Dragon Egg posiada mniejszego brata w postaci również 20-litrowego Dusta. A teraz przejdźmy do właściwej części filmu. Jak zwykle w tego typu materiałach zaczynam od części zewnętrznej, co można w pewnym stopniu utożsamić z wymiarami, wagą, materiałami i jakością wykonania. Zacznijmy od tych pierwszych. Według producentów oba plecaki są identycznie wysokie, 48 cm. Jednak z racji tego, że Sparrow jest pojemniejszy od Dragon Egga, będzie też o 8 cm bardziej głęboki i o 4 cm szerszy. O dziwo jednak, wróbel jest lżejszy od smoczego jaja o 290 gramów, co pewnie ma związek z innymi technologiami, jakie zastosowano przy tych projektach. Wersja Enlarged będzie wyższa od Sparrowa o centymetr, tak samo szeroka i płytsza o kolejne 4 cm. Jeśli idzie o bryły tych akcesoriów, to produkt V-Sporta jest dość symetryczny i czerpie garściami z prostopadłościanu, przez co będzie mocniej odstawać od pleców. Natomiast produkt Direct Action bardziej przypomina dla mnie plecaki sportowe i będzie bardziej przylegający do sylwetki noszącej go osoby. Co do materiałów, to obaj producenci, kolokwialnie mówiąc, nie biorą jeńców. W obu przypadkach Cordura 500D, w obu przypadkach klamry Duraflex lub ITW Nexus w przypadku V-Sporta lub Wujin w przypadku Direct Action. Mamy też całą masę miejsc do zawieszenia dodatkowego wyposażenia i narzędzi w postaci systemu Mole. Sparrow ma całą masę tasiemek, natomiast Dragon Egg specjalnie wycinane laserowo panele. Dla mnie pierwsze rozwiązanie jest znacznie bardziej wygodne i subiektywnie wytrzymałe, natomiast drugie znacznie lepiej się prezentuje i jest mniej taktyczne. Jeśli idzie o zamki, to w obu przypadkach mamy zabezpieczenie przed wilgocią, choć rozwiązane w zupełnie inny sposób. Direct Action stosuje japońskie YKK, natomiast V-Sport swoje własne rozwiązanie, które po kilku latach używania są dla mnie równie wytrzymałe. Pod względem możliwości troczenia dodatkowych przedmiotów jak namiot czy karimata, V-Sport wygrywa ilością takich miejsc. Sparrow nie posiada też bocznych kieszeni, dzięki czemu obie komory tego plecaka rozsuwają się do samego dna, a same kieszenie można dokupić osobno i znacząco zwiększyć jego pojemność o kolejne 10 litrów. Dragon Egg ma kieszenie z boku, w których bez problemu mieści się butelka z tritanu czy stali. Na co dzień są one złożone, jednak mocno się rozciągają dzięki zastosowanym gumkom. Dodatkowo można je spiąć i wzmocnić klamrą. Troki od spodów Dragon Egg są dla mnie bardzo designerskie, ale niezbyt wygodne do składania i rozkładania na co dzień. Oba plecaki posiadają możliwość instalacji systemu hydracyjnego wewnątrz i mają ku temu odpowiednie wyjścia przy górnym uchwycie. V-Sport tenże uchwyt ma wykonany z jednego mocnego kawałka taśmy. Paracord, który widzicie na zdjęciach, to moja własna modyfikacja. Natomiast Direct Action uchwyt wyplótł z 2,5 metra paracordu. Jeśli kiedyś zużyjecie ten sznurek na potrzeby survivalowe, to na swoim kanale YouTube producent umieścił poradnik, jak go od nowa zapleść. Jeśli idzie o plecy, czyli jeden z ważniejszych elementów dla mnie, to oba produkty są usztywnione, jednak w zupełnie inny sposób.
Do Wisporta trzeba dokupić listwę z włókna szklanego, natomiast smocze jajo ma cały usztywniony tył pleców. W dodatku jest on tak zbudowany i perforowany, żeby maksymalnie efektywnie przepuszczać powietrze i odparowywać wodę. Pomagać ma w tym siateczka o dość dużych oczkach, w którą lubi wchodzić brud, a sama siatka lubi się strzępić, na przykład w wąskiej metalowej szafce. Wróbel za to ma siateczkę bardzo drobną i choć ciut gorzej wentyluje plecy noszącej go osoby, to uważam, że jest to bardziej rozsądne rozwiązanie i lepiej wyglądające. I na koniec wisienka na torcie. Sparrow 2 znany jest z kiepskiej organizacji ogromnej ilości tasiemek. Czasem ma gumki, a czasem ich nie ma. Ja swoje dorabiałem z długiej gumy od karimaty. Za to Dragon Egg ma rozwiązanie z taśmami na rzep, dzięki czemu wszystko jest estetyczne, uporządkowane i faktycznie wygląda jak na grafikach promocyjnych. Na koniec warto dodać, że oba produkty posiadają oczywiście panel z rzepem na naszywkę lub moralkę. Bardzo długiej części zewnętrznej przejdźmy do wnętrza. Zaczniemy od tyłu, czyli od najmniejszych kieszonek. Większą znajdziecie w Wisporcie, natomiast Dragon Egg ma w swojej specjalną wyściółkę, która chroni szkła okularów przed zarysowaniem. Wisport posiada dwie duże i otwierane do samego dna komory. W jednej mamy dwie kieszonki z siatki, zapinane na zamek oraz głęboką przegrodę na system hydracyjny lub komputer. Natomiast w drugiej mamy organizer EDC z dwoma tasiemkami na klucze, gumkami na długopisy, latarki czy inne narzędzia oraz kieszonką z siatki. Według mnie ten organizer pozostawia jeszcze wiele do życzenia, choć nie odmawiam mu użyteczności. Smocze jajo od Direct Action posiada za to trzy komory. Pierwsza, otwierana do samego spodu, jest dość sztywna, dzięki czemu świetnie nada się do noszenia komputera lub tabletu. Można go zabezpieczyć dodatkowo gumowym ogranicznikiem w osobnej kieszeni na rzep. Komora ta może oczywiście mieścić system hydracyjny, do którego jest uchwyt z klamerką. Dalej mamy komorę rozmiarowo największą, której zamek błyskawiczny poprowadzony jest pod kątem, a ona sama nie otwiera się do końca. Posiada za to jedną kieszonkę z siatki oraz miejsce na laptopa lub system hydracyjny. I ostatnia komora, choć to chyba bardziej kieszeń, posiada dość rozbudowany i znacznie lepszy organizer EDC z kieszonkami na rzep, kieszonką z siatki, miejscami na długopisy i jedną tasiemką z karabinczykiem na klucze. Poza tym oba plecaki posiadają oczywiście odprowadzenie wody na spodach. Warto tu dodać, że Wisport to polski producent szyjący w Polsce. Na wróbla daje 5 lat gwarancji. Jego cena zaczyna się od 550 zł, choć różne wersje kolorystyczne różnie kosztują, a dodatkowe wyposażenie będzie znacznie zwiększać kwotę potrzebną na zakup tego plecaka. Direct Action to submarka Helicona, jednak smocze jajo szyte jest w Wietnamie. Gwarancja jest chyba 2-letnia, bo nigdzie nie znalazłem o niej informacji. Koszt tego plecaka w marcu 2023 to 700 zł.
Przejdźmy do podsumowania. Według mnie starcie tych plecaków to trochę starcie maksymalnie zmodyfikowanej zmoty z terenówką. Jak chcecie jechać na trudny rajd offroadowy, to cywilny samochód terenowy prosto z salonu nie będzie idealnym wyborem. Za to zmota na 35-calowych Simexach to nie jest pierwsza myśl o komfortowej jeździe w długą trasę. Nie wiem, czy to trafne porównanie, ale to się już chłopaków z Terenwizji pytajcie o samochody, ja wrócę do plecaków. V-Sport Sparrow to sprawdzone rozwiązanie bez wielkich fanaberii w projekcie i dyskusyjnym wyglądzie, jednak wydaje mi się, że założenia odnośnie tego produktu stawiały na trwałość, prostotę konstrukcji i łopatologiczne użycie. Może dlatego jest to częsty wybór ludzi będących w służbie wojskowej. Direct Action Dragon Egg to produkt znacznie bardziej zaawansowany projektowo oraz mniej surowy. Pokuszę się o wyrażenie bardziej wysublimowany. Nada się i w wojsku, i w EDC, i na jakieś wycieczki, ale jeśli ktoś chce nosić go na przykład na studia czy do szkoły, również nie będzie aż tak nie na miejscu. Jednak jeśli miałbym iść na wojnę, to na front prędzej zabrałbym Sparrowa z pełnym wyposażeniem w postaci dodatkowych kieszeni, pokrowca oraz listwy usztywniającej. Będzie to 40-litrowy, niebywale wytrzymały plecak patrolowy, o którego w żadnym wypadku się nie będę martwić. Reasumując, jeśli chcesz mieć lepszą ergonomię zaraz po zakupie i ładniejszy projekt, który się świetnie prezentuje, jest mniej wojskowy, choć niekoniecznie mniej taktyczny, a przy tym bardzo dobrze przemyślany oraz funkcjonalny, to bierz smocze jajo. Jeżeli jednak chcesz plecak, który może być znacznie rozbudowany oraz będzie absolutnym czołgiem w codziennych zmaganiach z apokalipsą, kryzysem militarnym czy leśnym survivalem, to strzałem w dziesiątkę będzie V-Sport Sparrow. Ja osobiście zmieniłem wróbla na smocze jajo, ale głównie ze względu na wygląd i wygodę przy porządkowaniu ekwipunku. W dodatku na co dzień w mieście nie potrzebuję tak potężnego zapasu mocy i pancernej wręcz trwałości. Uważam, że oba plecaki są świetne i wytrzymalsze niż pozostałe 99% rynku. W dodatku każdy w swojej niszy jest bardzo dobry, jednak segmenty, na jakie mają trafiać, mimo podobieństw, są według mnie lekko odmienne i zanim się któryś z nich wybierze, warto się mocno zastanowić, jakie się ma potrzeby i oczekiwania wobec takiego produktu. I to już wszystko na dziś. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę pod moim filmem, najlepiej w górę, oraz subskrypcję na kanale, najlepiej z dzwoneczkiem. Proszę też, żebyście udostępnili ten materiał na swoich mediach społecznościowych lub grupach tematycznych. Być może dla kogoś okaże się pomocny. Takie działania bardzo motywują mnie do dalszej pracy. Sekcja komentarzy jak zwykle w całości należy do Was. Napiszcie, który z tych plecaków bardziej Wam się podoba i który macie lub chcielibyście mieć. Chętnie się zapoznam z Waszymi opiniami. Proszę tylko o kulturę wypowiedzi. Wpadajcie też na moje media społecznościowe, na Instagram, na Twittera, na TikToka oraz na fanpage tego kanału na Facebooku oraz na fanpage i na kanał do potęgi. A tymczasem żegnam się z Wami, trzymajcie się tam ostro i pozdrawiam.